była taka nieprzyjemna sytuacja związana z fakturami VAT. Zostałam podejrzana o wyłudzenie 8000 VAT-u. No i co robią wtedy media i dziennikarze? Wszędzie, na każdym portalu widniejesz z paskiem na oczach. Gdzie nic ci nie udowodniono. Gdzie nie jesteś oskarżona. Gdzie nie miałaś szans się wytłumaczyć, udowodnić swojej niewinności, a wszędzie pokazują cię z paskiem na oczach. I kiedyś moje dziecko to zobaczy i powie, mama, ale o co chodzi? To jest mega przykre. To jest mega Wydaje mi się, że to jest w ogóle mocno przemocowe działanie. To jest po prostu przemoc. Wiesz, i gdy w stosunku do ciebie i w stosunku do twojego dziecka. W stosunku do mojej całej rodziny. Wiesz, jak to przeżyła moja mama? Wiesz, co oni tam przeżywali u mnie w domu? Mogę sobie tylko wyobrazić, ale jest to straszne. Masakra, to jest po prostu masakra.